Kalwarii Zebrzydowskiej. Do tego sanktuarium z całej Polski przybyli wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, a hasłem ich pielgrzymki są słowa: miejcie odwagę iść pod prąd. Blisko 600 pielgrzymów z ponad 20 polskich diecezji, a także z zagranicy, rozpoczęło swoją wizytę od nabożeństwa Drogi Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach oraz mszy świętej. Potem przyszedł czas na warsztaty. W mniejszych grupach właśnie młodzi ludzie mogli poznać się, kim są, jak pracują w grupie i co zrobić, żeby być skutecznym. Żeby nauczyć się czegoś, żeby pomagać i dzięki tej pomocy, które dają, może wiedzieć, co chcą zrobić w życiu trochę więcej. Tym, którzy szukają w życiu czegoś więcej, służy Wolontariat Plus. Program Wolontariat Plus jest po to, aby poprzez systematyczną pracę w grupach przygotować młodzież, aby byli liderami podczas wydarzeń centralnych w Krakowie, a potem, aby byli liderami w swoich środowiskach. Czego wolontariusze dowiedzieli się o sobie na warsztatach? Wyszło, że jestem cholerykiem, no wszystko się zgadza. I też każdy, mieliśmy bardzo fajne zajęcia, bo mogliśmy się wypowiedzieć, wydebatować. Niby jesteśmy podobni, niby mamy podobne struktury, a jednocześnie każda diecezja jest oryginalna, każda diecezja ma coś swojego. Do pomocy przy wydarzeniach centralnych SDM w Krakowie zgłosiło się już ponad 4 tysiące wolontariuszy. W sumie będzie ich 25 tysięcy. Wśród kalwaryjskich pielgrzymów są też tacy, którzy do przyjazdu na Światowe Dni Młodzieży zachęcali swoich rówieśników zza wschodniej granicy. To ciąg dalszy akcji Busem do Marzeń. Tym razem ekipa busa odwiedziła Ukrainę, Białoruś, Litwę i Łotwę. Zapraszali do Krakowa, ale też pomagali lokalnym parafiom i wspierali Polonię. Jeszcze przed wyjazdem zorganizowaliśmy taką zbiórkę materiałów szkolnych, zabawek, książek, zeszytów dla dwóch szkół właśnie na Litwie, jednej w Trokach, drugiej w Rystynianach. No i kiedy pojechaliśmy tam, to przekazaliśmy im te dary. Nie obyło się bez przygód na trasie. Bus nie został wpuszczony na Białoruś, a wcześniej zepsuł się na Ukrainie. To były takie momenty, które sprawiały, że zastanawialiśmy się, na ile nam zależy, które było takim sprawdzianem. Z którego ekipa busa znów wyszła zwycięsko. Gratulujemy i czekamy na kolejne wyprawy. W Gdyni zespół Kana zorganizował warsztaty Rozpal Ogień dla tych, którzy chcieliby służyć swoimi muzycznymi talentami podczas SDM. Pracujemy z ludźmi, którzy mają już większe lub mniejsze doświadczenie, którzy sobie gdzieś tam śpiewali. Niektórzy może tylko pod prysznicem, niektórzy już przed jakąś tam publicznością, a tutaj mieli możliwość zmierzenia się z nowym materiałem. Wszystkie działania, które są wokół Światowych Dni Młodzieży do tej pory, one mają jeden cel, żeby rozpalić tęsknotę, pragnienie. A kiedy ona będzie, będzie się działo. W takim razie trzymamy za słowo. Symbole Światowych Dni Młodzieży od tygodnia pielgrzymują po archidiecezji łódzkiej. Dotąd odwiedzały mniejsze miejscowości, takie jak parafia w Marzeninie. Była wielka radość, jak zobaczyliśmy samochód, który podjeżdża, że będziemy mogli za chwilę to zobaczyć, to co tyle ludzi już na świecie widziało. Szykujemy się razem z całą grupą do Światowych Dni Młodzieży, więc jest to takie wydarzenie, które pomoże nam lepiej się przygotować. Teraz przez kilka dni symbole przebywają w Łodzi, biorąc udział m.in. w kolejnej edycji Dialogów w Katedrze i Nocnym Czuwaniu Młodzieży. A za tydzień trafią do Archidiecezji Warszawskiej.